Cześć, witajcie na kanale. Kolejne ploty, kolejne informacje związane z Realem Madryt. Trzeba troszeczkę podyskutować, bo jednak dużo się dzieje, mimo tego, że Real Madryt jest oczywiście na wakacjach i zawodnicy odpoczywają w tym momencie. Także bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na odcinek. Także chciałbym prosić o komentowanie, lajkowanie, udostępnianie i subskrypcję kanału, ponieważ bardzo to pomaga i motywuje, aby kręcić kolejne filmy. Tematem numer jeden to jest oczywiście Kylian Mbappé, ponieważ teraz jeśli chodzi o wszystkie tematy związane z Twitterem, Fabrizio Romano, Real Madryt, piłkarskim światem, jest saga z Kylianem Mbappé. Ale jak bardzo ta saga się różni od tego, co mieliśmy okazję oglądać w poprzedniej sadze z Kylianem Mbappé? Różni się przede wszystkim tym, że jeśli chodzi o media hiszpańskie i tych bardziej dobitnych ekspertów i dziennikarzy hiszpańskich, jeśli chodzi o dziennikarzy hiszpańskich topowych, jest mniej więcej cisza związana z transferem Kylian Mbappé. Więcej odzywa się oczywiście Francja, L'Équipe, dużo informacji z kont bardzo mocnych Paris Saint-Germain o tym, że Kylian Mbappé nie chce przedłużyć kontraktu z Paris Saint-Germain. Jest to warunek numer jeden, żeby go nie sprzedać w tym okienku transferowym. Żeby to poukładać, jak to wygląda? Paris Saint-Germain i zarząd PSG, klubu z Paryża, chce, żeby Kylian podpisał nowy kontrakt, został na dłużej w PSG, ponieważ przypomnijmy sobie, jak to wyglądało. Kylian Mbappé podpisał kontrakt z PSG na 2 lata. Jak sam Kylian powiedział, chce zakończyć kontrakt w PSG, chce zagrać tam 2 lata i ani roku dłużej, czyli zgodził się pod wpływem oczywiście tam prezydenta Francji, Kataru, Mistrzostw Świata w Katarze, a także tego, że no, ma coś do oddania kibicom PSG, dla nich też trochę został, no i oczywiście dla tych pięknych dolarów, które, lub euro, które dostał od klubu z szejków, i został na 2 lata. Odrzucił Real Madryt, warunkiem wtedy było, że Real Madryt faktycznie był dogadany z Mbappé, wystarczyło złożyć ofertę. Koniec końców Mbappé olał tą ofertę, tam przeprosił Florentino Pereza. Sam Perez mówił w wywiadzie, że był często na łączach wtedy z Mbappé, cały czas się dzwaniali, więc był na 98% pewny tego, że Mbappé przyjdzie wtedy do Realu Madryt. No ale jednak został przekonany przez szejków, przez projekt, przez Mistrzostwa Świata itp. No i Mbappé został w PSG, zarabiał kupę pieniędzy. Kolejny sezon oczywiście fiasko, no mistrz Francji, wow, spoko, w Ekstraklasie też by wygrał mistrza, no pewnie to jest mniej więcej gdzieś podobnie na zasadzie, jak Bayern Monachium wygrywał te wszystkie mistrzostwa w Bundeslidze, ale jednak no Bayern to jest jednak o wiele większa półka, nie ma co porównywać z PSG, no ale PSG, klub szejków, wygrywa wszystko w Francji, także no spoko, nielimitowany budżet, jest czym się popisywać. No i w tym momencie saga wygląda w ten sposób, że Kylian Mbappé powiedział, że nie przedłuża kontraktu, ale dokończy rok w PSG. Na pewno zostanie na kolejny rok, żeby dokończyć kontrakt, potem odchodzi za darmo. No i już narracja się całkowicie zmieniła. Szejk powiedział, że nie, kolego, my już zainwestowaliśmy w ciebie mnóstwo pieniędzy, stworzyliśmy projekt wokół ciebie, zrobiliśmy wersję bling-bling, sprawdziliśmy ci Messiego, Donnarumę, Sergio Ramosa, no mnóstwo zawodników, którzy mogą ci pomóc w wygraniu Złotej Piłki i Ligi Mistrzów. Nie wygrałeś tego, nie przyniosłeś kolejnych korzyści dla Kataru, no może promowałeś Katar, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, bez, że był jakby no takim rodzynkiem tego Kataru. No i szejk powiedział Kylianowi Mbappé, że no nie, sorry, no jeśli nie chcesz podpisać kontraktu, no to masz dać jasno znać, że nie podpisujesz, a jeśli dajesz taki sygnał, to my nie oddamy ciebie za darmo w tym momencie, tylko sprzedamy ciebie za minimum 200 milionów, tam dochodzi też kwota do 250, podobno też Liverpool ma się w to włączyć, w tę negocjację, także no jest kwota podana, 200-250 milionów, Real Madryt moim zdaniem po zejściu z tak mocnego payrollu jest gotowy na kupno Kyliana Mbappé, ale teraz jest cicho w obozie Realu Madryt. Nie ma jakichś większych komentarzy. Hiszpańscy dziennikarze nie mają jakby moim zdaniem takiego
potwierdzonego info, co się tak naprawdę dzieje, bo informacje związane z Kylianem Mbappé, że on też przejdzie, tak? Jeśli patrzeć na logikę, to tak jest, no bo co przemawia nad przejściem do Realu Madryt? Klasa tego zespołu, historia, nowy stadion, to tam już nawet nie dodaję, walka o Ligę Mistrzów rok w rok. Zawodnicy, którzy grają w Realu Madryt, mają większe szanse na to, żeby zdobyć złotą piłkę, ponieważ Real Madryt to jest ikona Europy, świata. Każdy by chciał grać w Realu Madryt. Nawet jeśli chcesz mi powiedzieć, że jesteś fanem Barcelony za dziecka, ale robisz profesjonalną karierę i no powiedzmy oglądasz bardziej Ronaldinho niż tam Raula w Realu Madryt i dostajesz ofertę od Realu Madryt, nie odrzucasz tej oferty, tylko przechodzisz do Madrytu. Ponieważ Real Madryt to jest klub światowy, to jest ikona, to jest coś więcej niż klub, to na pewno. Więc jak to wygląda ze strony Kyliana Mbappé? On chce moim zdaniem wywrzeć też troszeczkę presję na PSG, robi to bardzo cicho, bo też na razie nic nie komentuje, oprócz tego tej informacji z L'Équipe, że nie chce zostać na rok kolejny w PSG. On mówi jasno, zostanę jeszcze rok, ale potem odchodzę. No i wydaje się teraz, że tak naprawdę as w rękawie ma Real Madryt, bo jeśli PSG wystawi Kylian Mbappé na listę transferową, a moim zdaniem wystawi, to Real Madryt jest gotowy i ma ogromny budżet, żeby kupić Kylian Mbappé. A jeśli Kylian Mbappé przejdzie do Realu Madryt, to w tym momencie zyskujemy piekielną broń ofensywną, piekielnie mocny skład na papierze. Zostaje z nami Kroos i Modric na kolejny rok, także to wszystko się łączy ze sobą w taki piękny projekt w Madrycie. Będą jeszcze zawodnicy, którzy wygrywali te 5 Ligi Mistrzów, 4 Ligi Mistrzów, 3 pod rząd. I do tego nowa twarz Kylian Mbappé, nowy młody adept Jude Bellingham, który będzie się rozwijał wśród najlepszych pomocników na świecie, Modricia i Toniego Kroosa. Do tego dochodzi Fran García na lewą obronę, co będzie też świetnym wzmocnieniem. Jest paru fajnych zawodników w Castilla, którzy nie awansowali do tej sekundy, więc po prostu nie będą się rozwijać już w innych klubach, bo mówi się o Arribasie do Girony, pewnie odejdzie na wypożyczenie. Jest też Nico Paz, który jest świetnym zawodnikiem moim zdaniem, który mógłby też wejść do składu Realu Madryt jako trzeci napastnik Alvaro Rodriguez. W ataku Kylian Mbappé, Vinicius i Rodrigo. Jest też Fede Valverde, który może grać na tej prawej stronie. Skład Realu Madryt z Kylianem Mbappé byłby kompletny. Nie ma o czym mówić. Byłby kompletnym składem i naprawdę czekam z niecierpliwością, jak to się wszystko rozwiąże. Ja, szczerze mówiąc, widziałbym Kylian Mbappé w Realu Madryt bez dwóch zdań i stawiam, że przyjdzie to w tym sezonie. Nie podpalam się, od razu mówię, nie jest tak, że komentuję wszystko, co się dzieje na Twitterze związane z Kylianem Mbappé, bo już mnie nauczyło to, że różnie może być. Ja po prostu podchodząc na logikę i patrząc na to, co się dzieje tak naprawdę w obozie Kylian Mbappé, to, że cisza jest w Madrycie, a wszystko dzieje się we Francji, to znaczy, że Hiszpania nie podjudza i nie kreuje transferu Mbappé do Realu Madryt, a Francja ma jakieś mocne informacje z klubu, że to wszystko może się ze sobą połączyć. I w przeciągu, mam wrażenie, tygodnia, dwóch dostaniemy już konkretną informację, że Real Madryt złożył ofertę na Kyliana Mbappé i Kylian Mbappé jest coraz bliżej Madrytu, coraz bliżej włożenia białej koszulki z herbem Realu Madryt i przywitania się z najlepszą publicznością na świecie i najlepszym stadionem, pięknym miastem. Naprawdę jestem mega zadowolony, że ten człowiek trafi do Realu Madryt i ja stawiam, że trafi do Realu Madryt. Czekam na Was w sekcji komentarzy. Zastanawiam się, jak Waszym zdaniem powinien Real Madryt to rozwiązać. Czy czekamy jeszcze? Czy powinniśmy od razu już te pieniądze za Kyliana Mbappé i nawet nie czekać? Jak to się rozstrzygnie?